Gdzie Adam? Wyjechał rano. Myśleliśmy, że do ciebie. Mieliśmy rozmawiać z panem Wimsem o sprzedaży mojego rancha. Adam jest ostatnio roztargniony. To mało powiedziane. Wczoraj zjedliśmy kolację, a on usnął jak zmywałam. Każecie mu zbyt ciężko pracować. Akurat. Ostatnio nic nie robi. Może mu przejdzie. Co ja mam zrobić z panem Wimsem? Will, jedź z Laurą, zastąpimy cię tutaj. Dobrze. Na pewno padnie wiele pytań. Spróbuję na nie odpowiedzieć. Zajmiesz się moim koniem? Jasne. Powiemy Adamowi, że pojechałeś do miasta. Oberwie mu się za to, że zasnął w obecności pięknej dziewczyny. Co się z nim dzieje? Wychodzi wcześniej, wraca późno, nikt nie wie, gdzie jest. To nie nasza sprawa. Któregoś dnia wstanę wcześniej i pojadę za nim. Wstaniesz wcześniej. To będzie cud. Poza tym nie wolno ci szpiegować brata. To nie fair wobec Laury. Narzeczeni powinni być stale razem. Adam to Adam. Hoss ma rację. Nie wiesz, o co tu chodzi. Twój brat wie, co robi. Skoro tak mówisz... Bonanza. Występują Jak tam? Świetnie. Wreszcie dostałem belki. Na pewno nie potrzebujesz więcej ludzi? Na pewno. Zbuduję ten dom, jak ty zbudowałeś Ponderosę. Mam nadzieję, że zagości w nim szczęście. Rozumiem. Ale ja nie miałem problemów, bo to nie był sekret. Są jakieś problemy? Przed kobietą niczego nie ukryjesz. Jest wszystkiego ciekawa. Pokażę jej dom w dniu ślubu. To będzie niespodzianka. To ci się nie podoba? Myślisz, że Laura woli niespodziankę, czy twoje towarzystwo? Skarżyła się? Niezupełnie. Więc nie ma zmartwienia. Jak przywiozą panele, robota pójdzie szybciej. Czemu nie chcesz jej powiedzieć? Dokończę budowę. Zaczynasz zaniedbywać Laurę. Nie martw się. Kochamy się. Chcę jej dać dom w prezencie ślubnym. To proste. Wpadniesz do domu? Zobaczę, może od razu pojadę do Laury.
Dziękuję ci za pomoc. Nie wiem, czy ci pomogłem, ale bardzo proszę. Weź bryczkę. Adam przyjedzie nią wieczorem na kolację. Odkąd jada u ciebie, Hopsing jest niepocieszony. Musisz świetnie gotować. Zawsze możesz przyjść na kolację. Sam to ocenisz. Zaczekam do waszego ślubu. Teraz tylko bym przeszkadzał. Mamusiu! Wujku! Gdzie jest Adam? Jest zajęty. Chcesz coś od niego? Chciałam go zapytać o mojego kucyka. Mogę ci pomóc? Dziękuję, zaczekam na Adama. Będzie tęskniła za tym domem. Pokocha Ponderosę. Na pewno. Masz wątpliwości? W Ponderosie jest cudownie. Uwielbiam Bena i chłopców, ale... potrafią człowieka przytłoczyć. Licząc Hopsinga, mieszka tam 6 mężczyzn. To źle? Będziecie żyć jak księżniczki. Chciałabym być księżniczką, ale chciałabym też mieć własny dom. Adam o tym wie? Tak. Prosiłam, żebyśmy zamieszkali tutaj, ale nie chcę o tym słyszeć. Jest bardzo uparty. Nie powinnam ci o tym mówić. Rozumiem cię. To będzie nasz sekret. Nikt nie może się o tym dowiedzieć. Dobrze. Nikt się nie dowie. Dziękuję ci za wszystko. Do usług. To ciężkie zadanie dla dziewczynki. Wiem, że dam sobie radę. To będzie urodzinowa niespodzianka dla kucyka. Za miesiąc minie rok, odkąd mi go dałeś. Już rok minął? Masz lepszą pamięć niż ja. Ja też mam dobrą pamięć. Pora spać. Ale mamusiu, żadnego ale. Zapleć te 3 rzemyki, a powiem ci, co dalej. Słuchaj, mamy. Dobrze. Dobranoc. Bardziej słucha ciebie niż mnie. I dobrze. W końcu będę jej tatą. Kiedy to nastąpi? Jak się pobierzemy? Dobrze wiesz, o co mi chodzi. Kiedy wyznaczymy datę ślubu? Ustaliliśmy, że pobierzemy się latem. Ale dokładnie. Musimy wyznaczyć dzień, trzeba sprzedać ranczo, uszyć suknię, załatwić wszystko w kościele. Bardzo ci się spieszy, to chyba nie uchodzi. Jesteś niemożliwy. Kochanie, niedługo wyznaczymy datę. Daję ci słowo. Jeden termin już znamy. Wiemy, kiedy twój tato wydaje dla nas przyjęcie. Kiedy? Za 2 tygodnie od tej soboty. Nie zapomnij. Mam nadzieję, że zdążę wrócić. Skąd? Zapomniałem ci powiedzieć, że wyjeżdżam 10, ale przyjęcie jest dopiero 14. Musisz wrócić. Mam materiał na nową suknię. Za 2 tygodnie będzie gotowa. Będzie piękna. Z organdyny w kolorze lawendy. Z szarfą. Będzie wspaniała. Adam.
Pójdę po bilet, a ty odbierz pocztę. Mogłabym obejrzeć nowe suknie, ale będę dzielna i zaczekam tu na was. Jesteś jedynym pasażerem. Dyliżans zaraz odjeżdża. Dyliżans już rusza. Pożegnaj ode mnie Willa. Pamiętaj o przyjęciu w sobotę. Wrócę. Uważaj na siebie i Peggy. Mogę jechać obok ciebie? Pojechał? Woźnica nie chciał czekać. Adam prosił, żebym cię pożegnała. Przyszedłbym wcześniej, ale czytałem list. Dobre wieści? Sam nie wiem. Ale nie stało się nic złego. Nie. Może wreszcie podejmę decyzję, którą odkładałem. Jaką? To list od przyjaciela, który ma firmę importową w San Francisco. Chce, żebym jeździł po świecie i załatwiał transakcje w jego imieniu. To świetnie. Uwielbiasz podróże. To kusząca propozycja. Konkretna. Do tej pory mogłem albo zostać w Ponderosie, albo wyjechać i włóczyć się bez celu. Podjąłeś już decyzję? Mam parę dylematów. Jakich? Nie chcę, żeby Ben i chłopcy pomyśleli, że jestem niewdzięczny. Na pewno zrozumieją. Może. Ty też nie bardzo chcesz mieszkać w Ponderosie. Mam pewne obawy, ale zamieszkam tam, gdzie będzie chciał zamieszkać mój mąż. Szczęściaż z tego Adama. Szukałem cię, domyśliłem się, że tu jesteś. Zapragnęłam świeżego powietrza. W domu jest gorąco, tu jest przyjemniej. Przykro mi, że Adama nie ma. To nie jego wina, że podmyło drogę. Napisał w depeszy, jak bardzo żałuje. Powinien był wyruszyć wcześniej. Nie mógł tego przewidzieć. Będziesz bardzo wyrozumiałą żoną. Mogę pana o coś prosić? Oczywiście. Boli mnie głowa. Muszę odebrać Peggy od pani Robbins. Mogłabym już pojechać? Oczywiście. Któryś z chłopców cię odwiezie. Powiem, żeby wziął twoje okrycie. Pożegnam wszystkich od ciebie. Wiem, że migrena to coś strasznego. Jest pan kochany. Dla mojej przyszłej synowej zrobię wszystko. Rozbolała cię głowa? Losowaliśmy, kto ma cię odwieźć. Oni przegrali. Mnie się poszczęściło. Czuję się niezręcznie. Ostatnio stale mnie odwozisz. To dla mnie przyjemność.
I książę przyjechał do dziewczyny na farmę i żyli długo i szczęśliwie. Pani Robbins opowiada takie piękne bajki. To prawda. Myślałam, że będziesz już spała. Wymyślam własną bajkę. Chcesz posłuchać? Nie teraz. Dawno powinnaś spać. Kładź się. Nie zasnę, dopóki nie wymyślę zakończenia bajki. Postaraj się zasnąć. Opowiem bajkę lalce. Będzie zachwycona. Dobranoc. Pójdę już, będziesz mogła odpocząć. Po tej przejażdżce czuję się dużo lepiej. Usiądź, napijemy się kawy. Zaraz podgrzeję. Na pewno dobrze się czujesz? Tak. Zgoda. Chciałam cię zapytać o pracę w San Francisco. Co postanowiłeś? Mam problem. Problemy to moja specjalność. Dzisiaj dostałam migreny i zachowałam się jak rozkapryszona kobieta tylko dlatego, że jestem rozczarowana. Łatwo to zrozumieć. To było twoje przyjęcie zaręczynowe. Dla każdej kobiety to ważna sprawa. Najważniejsze to zachować właściwą perspektywę. Nie zachowywać się jak dziecko. Opowiadam o sobie, a przecież to ty masz problem. O co chodzi? Nieważne, zapomnij o tym. Za dobrze się znamy. Ja zawsze ci się zwierzam. Muszę już iść. Nie wypiłeś kawy. Co się stało? Nic. Coś cię gryzie. Powiedz co. Może tym razem ja pomogę tobie. Nie możesz mi pomóc. Daj mi szansę. Proszę. To jest mój problem. Witaj, nieznajomy. Witaj. Gdzie mama? Zawołam ją. Mamusiu? O co chodzi, Peggy? Dzień dobry, Adamie. Wrzuciłem kapelusz, żeby sprawdzić, czy jestem tu mile widziany. Peggy mi go przyniosła. Dobrze zrobiła? Oczywiście. Witaj w domu. To na przeprosiny. A co masz dla mnie? Zobacz, co jest w sakwie. Psujesz ją. Kupiłem uzdę. Jak skończy robić swoją, kłódz będzie za stary, żeby mu ją włożyć. Obejrzyj. Mam nadzieję, że pasuje. W Virginia City bym takiej nie kupił. Piękna. Przepraszam, że nie byłem na przyjęciu. Rozumiem. Nie musiałeś kupować obrączki na przeprosiny. To nie jest zwykły prezent, to obrączka ślubna. Powinniśmy wyznaczyć datę. Teraz? Cały czas mówiłeś, że... Wiem, co mówiłem. Ale teraz wyznaczmy datę ślubu. Zastanowię się nad tym. O niczym innym nie mówiłaś. Dla ciebie to nie było ważne. Teraz jest nieważne dla mnie. Co się stało?
W ogóle cię nie widywałam. Znikałeś rano, wracałeś późnym wieczorem. Nie interesowałeś się ślubem, zasypiałeś na kanapie. Nie było cię nawet na przyjęciu zaręczynowym. Rozumiem, że jesteś zła. Ale teraz wszystko się zmieni, obiecuję. Może... Co? Nie powinniśmy wyznaczać daty. Zastanówmy się jeszcze. Denerwowałaś się, że nie mamy wyznaczonego terminu. Teraz, kiedy chcę go wyznaczyć, denerwujesz się jeszcze bardziej. Może właśnie o to chodzi. Jestem zdenerwowana. To normalne. Ty się nie denerwujesz? Nie. Zacznę, jak wyznaczymy datę. Daj mi trochę czasu. Ile tylko zechcesz. Mnie też się to przyda. Tobie? Sama mówiłaś, że jest mnóstwo spraw do załatwienia. Stale coś wyskakuje. Więc się zgadzasz? Zaczekam, aż będziesz gotowa. Dobrze. Zobaczymy się wieczorem? Boli mnie głowa. Spotkajmy się jutro. Zawiozę cię do kościoła. Opanuj nerwy. Życie ze mną nie będzie łatwe. Laura? Nie jesteś w kościele? Bo muszę porozmawiać z tobą. Skąd wiedziałaś, że tu jestem? Od Hossa. Co jeszcze ci powiedział? Że przyjechałeś tu sprzedać konia. To prawda. Przyjmę tę pracę w San Francisco. Wiem. Odwiozę cię na rancho. Hoss po mnie przyjedzie. Powiedziałam mu, że ja cię odwiozę. Laura. Siadaj. Proszę. Zatrzymajmy się, chcę porozmawiać. Dlaczego nagle przyjąłeś tę posadę? Od dawna się nad tym zastanawiałem. Wczoraj mnie pocałowałeś. Tak. Żałujesz tego? Nie. Ale źle postąpiłem. Dlaczego? Czego ty chcesz? Wyznań? Dobrze. Kocham cię. Pocałuj mnie. Proszę. Oboje musimy spojrzeć prawdzie w oczy. Nie wiedziałem, że ty też. Tak. Gdybyśmy nie przejmowali się tak Adamem, dawno byśmy to zrozumieli. Ten pocałunek pozwolił mi odkryć prawdę.
Kocham cię. Ja też cię kocham. A Adam? To, co się nam przydarzyło, stało się bez naszego udziału. Nie staraliśmy się o to. Ale teraz musimy być uczciwi. Wyjaśnimy to Adamowi. On zrozumie. Oboje się wahaliśmy. On nie chciał ustalić daty. Stale gdzieś się znikał. Może w ten sposób unikał podjęcia decyzji. Nie wiem, ale muszę mu powiedzieć o nas. Oboje mu powiemy. Dobrze. Jeszcze dzisiaj. Zaraz. Tylko, że nie wiem, gdzie on jest. Kiedy przyjechał, powiedziałam, że mam migrenę, a on, że ma jakieś sprawy do załatwienia. Znowu tajemniczo zniknął. Domyślam się, gdzie jest. Chodź. Któregoś ranka widziałem, jak Adam tędy jechał. Posłuchaj. Ktoś coś przybija. Jedźmy do niego. Nie ruszajmy go. Masz rację. Możemy mu zrobić krzywdę. Jedź po doktora. Usłyszałem, że jedziecie i zbyt gwałtownie się ruszyłem. Leż spokojnie. Will pojechał po pomoc. Nie szpiegowaliśmy cię. Wiem. Budowałem dom. Chciałem ci zrobić niespodziankę w dniu ślubu. Co powiedział doktor? Że Adam ma uszkodzone mięśnie kręgosłupa i układ nerwowy. Co z nim będzie? Doktor nie wie. Ale ja wiem. Wyzdrowieje. Będzie chodził. Potrzebna mu opieka. Przygotujcie pokój dla mnie i Peggy. Dobrze. Will, ty też musisz nam pomóc.
Wiem, że chciałeś jechać do San Francisco, ale teraz będziemy mieć dużo pracy. San Francisco zaczeka. Dziękuję. Co tu robisz sama? Nie mam się z kim bawić. Wiem. Może pojeździsz na kucyku? Nie mogę. Wujek Hoss powiedział, że kucyk jest chory i musi odpocząć przez parę dni. Jest jak Adam. Nic nie może robić. Trochę tak, ale Adam ma dużo zajęć. Robi ćwiczenia, czyta, rozmawia z gośćmi. Kiedy zejdzie na dół? Jak doktor mu pozwoli. Idź, porozmawiaj z nim. Teraz ćwiczy mięśnie nóg, ale chętnie cię zobaczy. Dobrze? Cześć, wujku. Witaj, Peggy. Gdzie jest Ben? Na górze z Adamem. Idź, Peggy. Później z nim porozmawiam. Will? Adam bez trudu zjedzie tędy na wózku. Gorzej będzie z wjechaniem do góry. Zamocowaliśmy szerokie koła. Da radę. Powiedzmy mu o tym. Piękny wózek. Jeździ jak bryczka. Zbudowaliśmy podjazd. Spróbujesz zjechać? Mogę spróbować. To wygodny fotel, ale nie wolno ci zapominać o ćwiczeniach. Spokojna głowa. Ja i Laura do tego nie dopuścimy. Jest bardzo dobrym pacjentem. Posłusznym. Laura wychowuje sobie męża. Wypróbujmy podjazd. Jak spadniesz, to przez Hossa. Wracam do pozostałych pacjentów. Doktorze, kiedy będzie mógł chodzić? Robi postępy. Jeśli będzie systematycznie ćwiczył, ma duże szanse, ale ważniejsza od mięśni jest jego psychika i determinacja. Ma od kogo czerpać inspirację. Szczęściarz z niego. Tak, odprowadzę cię. Przyszedłeś w samą porę. Pograsz z nami w piłkę. Muszę porozmawiać z twoim tatą. Chodźmy, mamusiu. Mamusiu. Wejdź, usiądź. Chciałbym porozmawiać. Oczywiście. Mów. Spęd się skończył. Już nie ma tyle pracy. Przygotuję się do wyjazdu. Spodziewałem się tego. Will?
Nawet nie wiesz, jaki ci jestem wdzięczny. Nie poradzilibyśmy sobie bez ciebie. Żałuję, że wyjeżdżasz. Doceniam wszystko, co dla mnie robisz, ale... Znasz mnie. Wyjadę za kilka dni. Pamiętaj, że masz tu dom. I że zawsze będziemy twoją rodziną. Będę o tym pamiętał. Here you go, Laura. Look out there. Stan Adama poprawia się z każdym dniem. Tak. Will? Ben mi powiedział, że wyjeżdżasz. Tak. Dlaczego? Tak będzie lepiej dla nas obojga. Nie mogę tego znieść. Wiem, ale to się niedługo skończy. On z każdym dniem czuje się lepiej. Lauro, on nie może chodzić. To może trwać całe lata. Nie, to niemożliwe. Nie zmienisz rzeczywistości. Nie możemy być razem, dopóki on jest w takim stanie. Kochanie, muszę jechać. On wyzdrowieje i wtedy mu powiemy. Nie możemy żyć mrzonkami. Chcesz, żebyśmy się zadręczali? Zawsze będę cię kochać. Słyszałem. Może nie wszystko, ale znam prawdę. Przykro mi. Rozumiem. Chcieliśmy ci powiedzieć, ale miałeś ten wypadek. Nie zrobiliśmy niczego za twoimi plecami. Wiem. Powiedziałem ci, że rozumiem. Jeszcze dzisiaj wyjadę. Musisz zabrać ze sobą Laurę. To by niczego nie zmieniło. Posłuchaj. Ojciec próbował mi powiedzieć, że nie kocham Laury, że spodobała mi się myśl o małżeństwie, że pragnę mieć własny dom. Ale ja go nie słuchałem. Za bardzo się zaangażowałem w budowę tego domu. Ale przez ostatnie tygodnie, kiedy leżałem w łóżku albo siedziałem na wózku, zrozumiałem, że tato miał rację. Pozwól mi skończyć. Nie mówiłem nic Laurze, bo nie chciałem jej zranić. Chcesz się poświęcić, żebym ja mógł z nią być? Nie. Mówię ci prawdę. Podziwiam cię, ale nic z tego nie będzie. Przysięgam, że nie kłamię. Mam nadzieję, że Laura za ciebie wyjdzie. Ma dużo szczęścia.
Przyjdzie twój tato i zacznie cię ćwiczyć. Porozmawiajmy. O czym? O tobie i Willu. Jak to? Wiem, że się kochacie. Jak możesz? Ważne jest to, że znam prawdę. Wszystko jest w porządku. Idź do niego. Nie mogę. Przecież go kochasz. Wyjdź za niego. A ty? Dam sobie radę. Zawsze będę cię kochał, ale nie taką miłością, jaka łączy ciebie i Willa. Wyjdź za niego. Zamieszkajcie na twoim ranczu. Will nie musi jechać do San Francisco. Dlaczego nie rozmawialiśmy tak przed moim wypadkiem? W głębi duszy wiedziałem, że nasze małżeństwo nie dojdzie do skutku. Uwierz mi. Wierzę. Ale Will zawsze będzie miał poczucie winy. Nie pozwól mu na to. Przekonaj go. Nie potrafię. Już za późno. Co jej się stało? O czym rozmawialiście? O ślubie. Myślałem, że chcecie zaczekać, aż wyzdrowiejesz. Nie rozmawialiśmy o mnie. Will i Laura się kochają. Przykro mi. Mówiłeś mi, że nie kocham Laury, tylko marzenie o własnej Ponderosie. Miałeś rację. Wreszcie to zrozumiałem. Powiedz im o tym. Próbowałem. Ale Will myśli, że to z mojej strony szlachetne poświęcenie. Laura też tak uważa. Nie pobiorą się, dopóki nie wstanę z tego wózka. Spakowałem się, przenocuję w mieście. Wyjadę porannym dyliżansem. Powiem Laurze, że wyjeżdżasz. Will wyjeżdża. Mogę wziąć konia? Zostaw go w stajni w mieście. Już jedziesz? Podjąłem decyzję. Peggy się zmartwi, że się z tobą nie pożegnała. Pożegnaj ją ode mnie. Przyślę jej coś z San Francisco. Adamie, nie przestawaj ćwiczyć. Ben. Do widzenia. Dziękuję za wszystko. Pamiętaj, że masz tu dom. Będę pamiętał. Goodbye, Laura. Żegnaj, Lauro. Bye, Will.
Adam. I'm all right. Wszystko w porządku. Idź do niego. Już cię nie potrzebuje. Nie będzie już miał wymówki. Adam, thank you. Dziękuję. Thank you. Will? Chodźmy do domu. Zostawmy ich samych. Opracowanie Telewizja Polska. Tekst Agnieszka Sobkowska. Czytał Marek Ciunel.